Witam Państwa bardzo serdecznie w Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół. Dzisiaj, wielki dzień, gościmy artystę pana Andrzeja Biernackiego, tak? I mamy niepowtarzalną okazję samym artystom wyjść tak naprawdę albo przeżyć podróż artystyczną, w trakcie której artysta opowie troszeczkę o sobie, ale przede wszystkim o swoich pracach. Więc mamy niepowtarzalną okazję zwiedzić wystawę właśnie z oprowadzaniem przez samego Andrzeja Biernackiego. Witamy pana bardzo serdecznie w naszych skromnych progach. O obrotach ciał, malarstwo, taki tytuł. Skąd pomysł na sam tytuł? Troszkę dowcip, bo taka zbieżność. Rzeczywiście od pewnego momentu tytułuję swoje wystawy. Między innymi była taki tytuł Jazda figurowa. To jest o obrotach ciał. Nie o obrotach ciał niebieskich, czyli nie ma tu żadnego, myśli o przewrocie kopernikańskim, ani że tego typu instancjach. Po prostu takie luźne skojarzenie, ale rzeczywiście mające swoje uzasadnienie, bo rzeczywiście to malarstwo w dużej części o tych obrotach ciał traktuje. Czyli jest tam studium modela, takie wyniesione prosto z akademii i takie cały czas gdzieś obrabiane na różne sposoby, ponieważ to rzeczywiście są różne pozy i tak dalej przy okazji, chociaż to, no mówię, to raczej pretekstowo traktuję, no niemniej te ciała tam występują, więc taki tytuł myślałem, że właśnie będzie i dowcipny, i z jakimś dystansem, a jednocześnie jak ktoś będzie chciał to do jakiegoś przewrotu porównać, to będzie mi bardzo miło. Czyli zapraszamy na wystawę o obrotach ciał z panem Andrzejem Biernackim. Zaczniemy może od najbardziej rozpoznawalnego miejsca w naszej galerii tutaj. Dlaczego? Ponieważ każda osoba, która przechodzi koło budynku Małopolskiego Centrum Kultury Sokół i galerii, na budynku można powiedzieć, że tam Andrzej Biernacki wita i zaprasza z olbrzymiego billboardu właśnie w tej tonacji. Jeżeli chodzi o katalog, również te obrazy znajdują się na okładce katalogu, dlatego zaczniemy z tego miejsca. Przed nami tutaj piękny cykl. Co pan myślał, jak pan malował ten cykl? Właśnie i ten cykl, i wszystkie inne cykle, i pojedyncze prace, one są cały czas oparte na studium modela. Wspominałem pani o tym, że nie widziałem specjalnego powodu, studiując w akademii i studiując właśnie modela na kursach, nie widziałem specjalnego powodu, tak jak wielu co na przykład czyni absolwentów, że właściwie porzucają to swoje studium i właściwie wszystkie te rzeczy, które koło tego jak gdyby się kręciły i zajmują się czymś zupełnie innym. Czasami w ogóle nawet powiedziałbym, że trudno rozpoznawalnym jako artystyczne, na przykład polityczne, socjologiczne działania w ramach sztuki. Ja stwierdziłem, że jednak jest wielki sens, żeby to kontynuować i między innymi stąd jest ten, nie tylko ten zresztą obraz, ale jest cały cykl i w ogóle wszystkie moje rzeczy, że one gdzieś krążą koło modela. A osobną sprawą jest też to, że zauważyłem, i tu jest takie pewne moje artystyczne cwaniactwo, że zauważyłem, że obrazy, które traktują o człowieku, one się jednak, temperatura tego odbioru zdecydowanie wzrasta, więc to też jak gdyby byłoby tym elementem, który mi sprzyjał. Mm-hmm. My tak naprawdę nie widzimy tutaj idealnego studyjnego aktu. Jest tu pewna nutka szaleństwa, abstrakcji. Skąd pomysł na takie przedstawienie? Bo na akademiach zazwyczaj każdy uczy się tego aktu bardzo studyjnego, rozdrabnianego na każdy detal, szczegół. Skąd pomysł w ogóle właśnie na takie malarstwo abstrakcyjne połączone ze studium aktu? Bardzo dobrze, super pytanie, dlatego że to się bardzo wiąże z tym pierwszym. Mianowicie musimy dodać, że studium modela, studium aktu, które jest najczęściej kojarzone z takim kierunkiem sztucy, który się nazywa akademizm, że on jest kojarzone z taką już rzeczą dzisiaj martwą, historyczną, nieadekwatną, nieaktualną i tak dalej. Po prostu takie piłowanie modela. Natomiast właśnie stwierdziłem, że ono nie dlatego było, to malarstwo akademickie było martwe, że traktowało modelu, tylko dlatego, że było robione to w sposób
martwy, niekreatywny, nudny i tak dalej. W związku z tym musiałem znaleźć, chcąc kontynuować ten pomysł, musiałem znaleźć sposób malarski na uatrakcyjnienie tego tematu. Tylko to chodziło mi takiego też specyficzny rodzaj uatrakcyjnienia, nie dodawanie na zasadzie przypraw, tylko tak potraktowanie rysunku, kompozycji, na wszystkich tych składników, które się składają na obraz, na prostokąt płótna, który ma górę, dół i boki, żeby to jakoś siedziało w tym prostokącie, no bo nie widziałem też powodu, tak jak na przykład konceptualizm, żeby rezygnować akurat z tych uwarunkowań i pchać się w zupełnie inne uwarunkowania, bo konceptualizm na tym polegał, że rezygnował z tych uwarunkowań malarskich, a wszedł w zupełnie inne techniczne, na przykład skończyło się to kartką pomysłu powierzoną na ścianie. Więc stwierdziłem, że po prostu jeżeli chcę malować tego modela, to muszę wymyślić bardzo żywy, aktualny, nowoczesny sposób jego opracowania. Spokojnie możemy powiedzieć, że to się panu naprawdę udało, ale co jeszcze ciekawe, osoby, które przyjdą zobaczyć tę wystawę, na pewno zwrócą uwagę na to, że format obrazów jest bardzo duży. Tak naprawdę nie mamy tutaj malutkich obrazków, tylko są to potężne płótna. Czy to też jest zamierzone? No tak, dlatego że można się, jeżeli chcemy na przykład, bo ja bardzo bym chciał, żeby to było możliwie najbardziej ekspresyjne, jak tylko możliwe to jest w tym, jeśli chodzi o to, co można zrobić z farbą. I żeby dać temu pole, jak gdyby, do tym schlapom, ściekom, tym różnym właśnie gestom, no to stwierdziłem, że taki duży format nawet bym chętnie zrobił jeszcze większy, ale wtedy to właśnie te kwestie logistyczne, bo już trudno objąć taki przenieść, nawet chociażby urządzając wystawy, nie mówiąc o transporcie, że to jest dosyć ciężkie, więc jak gdyby jest to na tej taka wielkość graniczna. Oczywiście ja nie działam w próżni, to zawsze powtarzam i w katalogu też o tym do tego nawiązałem. Mam swoich mistrzów, takich, do których, znaczy może nie to, że mistrzów, tylko jak gdyby, bo szczerze powiedziawszy, mistrz jest wtedy, kiedy ja próbuję go w jakiś sposób naśladować, a tu chodzi raczej o to, żeby nawiązać, czyli rozwinąć jakąś wspólnotę idei, a jednocześnie, żeby to jednak było moje, a nie inne. I dlatego miałem na myśli Francisa Bacona, to taki malarz urodzony w 1909 roku, zmarł w 1991. Pracował głównie w Londynie, chociaż to Irlandczyk. W każdym razie, oczywiście nie tylko on, cała masa również figuratywnych malarzy, Paul Raberoll, czy Veličković, jest sporo malarzy, do których nawiązywałem, albo przynajmniej miałem jakieś takie przykłady, że oni również zajmują się podobnym zadaniem w sztuce, tylko właśnie mówię, na przykład w stosunku do tego Bacona chciałbym troszeczkę nawiązać to inaczej. O ile Francis Bacon to deformował najczęściej postać ludzką taką w sposób zamierzony i od początku, i jemu zależało na deformacji od początku, i tą deformacją próbował określić sylwetkę ludzką, o tyle ja staram się ją budować bardziej, jak to się mówi po Bożemu, czyli bardziej tak punktualnie. Natomiast oczywiście potem tym gestem ją w jakiś sposób uwikłać w ten gest malarski i później te składowe połączyć. Wydawało mi się to bardzo ciekawą rzeczą, ale dla wnikliwych obserwatorów zupełnie inną od tego, co robi Francis Bacon. Właściwie diametralnie inną. Pomimo, że podobieństwa jak gdyby są plastyczne dla mniej uważnych, to dla bardziej uważnych jednak są różnice. Zastanawia mnie kolejna rzecz, ponieważ mówimy cały czas o aktach. Na studiach zawsze był model, którego rysowano. Czy za każdym tym obrazem stoi jakiś model, modelka? Nie. To najczęściej są jakieś, to jest jakiś najczęściej materiał fotograficzny, ale to mówiąc krótko, jest też model jakiś gdzieś w którymś momencie, ale nie zawsze tak jest. Czasami jest to czysta fantazja, w sensie ja wiem mniej więcej, co chcę osiągnąć, albo zbliżam się do tego pomysłu, co chciałbym rozwiązać i wtedy zupełnie i czasami bywa, wielokrotnie tak bywało, że nawet obraz malowany z modela jest mniej, jak to się mówi, punktualny niż taki, który jest malowany z wyobraźni, nazwijmy to, czy z przypomnienia. Więc to nie ma znaczenia, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Ważne jest, tutaj się przypomina taka ciekawa anegdota Zuzanny Valadon, to jest taka malarka i matka Maurycego Utrillo, który jak nie wiem, czy Państwo przypominacie sobie takiego malarza, on malował najczęściej takie widoki Paryża i właśnie malował to z pocztówek. No i pojawił się często zarzut, że maluje z pocztówek, że to jakieś takie, nie bardzo.
No i Zuzanna odpowiedziała, czyli matka jego odpowiedziała, mój syn malując z pocztówek robi arcydzieła, podczas gdy inni malując z natury nie robią nawet pocztówek. O, rzeczywiście. Więc tutaj myślę, że to w jakiś sposób analogicznie można sobie przełożyć. Bardzo interesuje mnie tak naprawdę, który obraz znajdujący się tutaj na wystawie jest panu najbliższy sercu? Najbliższy, to znaczy bliski mi jest bardzo ten obraz, jeden z obrazów, który ostatnio zrobiłem i to nie zrobiłem go nawet tak, czyli mam taką serię generowaną komputerową, chociaż oczywiście tam są elementy z moich obrazów. I to jest obraz, który jest tam wciśnięty w kącik, więc tam trudno będzie nam się do niego teraz... No to może przejdźmy do tego obrazu. Możemy przejść, będzie trudno, ale przejdźmy. Ten obrazek wydaje mi się dosyć ciekawy i znamienny w tej takiej na ostatniej mojej, nazwijmy to, manierce działania, dlatego że on jest najbliższy takiemu mojemu ideałowi, żeby najwięcej było tych elementów składowych widocznych, że obraz, pomimo że on tam dotyczy tego aktu, żeby ten akt gdzieś tam był czytelny, ale żeby jak gdyby ten taki czysto szkicowy moment dojścia do tego aktu, nie taki właśnie już konkludujący, tylko raczej taki po drodze, żeby było widać te wszystkie decyzje, które tam po drodze się zdarzają. One w kontekście takiego, powiedzmy, ładnego malowania, one może się gorzej to jakoś kojarzy, ale to je rzeczywiście pokazuje te gesty, te schlapy, one dużo więcej mówią czasami o autorze, niż właśnie taka, powiedzmy, zamknięta, skończona, uładzona kompozycja. W związku z tym to jest taki obraz, do którego chciałbym taką serię w ogóle zrobić, gdzie tych takich elementów składowych, tych właśnie tych drobnych akcentów, tych różnych kreseczek, podrysowań i one powodują właśnie taką tkankę, kiedy ten obraz jest po pierwsze żywy sam w sobie, a z drugiej strony rzeczywiście bardzo zależy mi na takim właśnie szkicowym momencie dojścia do obrazu. Czyli możemy powiedzieć, że ten akt, w przeciwieństwie do niektórych prac pana, które widzimy, no jest mniej dogłaskany, mniej wypieszczony, ale tak jakby bardziej oddaje pana naturę, tak? Powstawanie, tak? Emocje. Albo w każdym razie, no nie wiem, czy oddaje naturę, bo to też być może, no bo w końcu, jeżeli mi w jakiś sposób na tym zależy, to gdzieś jak gdyby wewnętrzny jakiś głos mówi mi o tym, że to by było ciekawe. Tylko raczej on po prostu, bo my de facto robimy jakiś komunikat, malując, jakiś komunikat czysto taki rzeczowy, że to jest akt, albo to jest, nie wiem, dom, albo drzewo w pejzażu i tak dalej. Natomiast z drugiej strony chcemy jednak zrobić jakąś fajną konstrukcję estetyczną, a nawet jeżeli ona będzie antyestetyczna, to żeby ona była jednak jakąś fajną konstrukcją ciekawą, odchodzącą od pewnych schematów ujęcia. I wydaje mi się, że ten właśnie tego podziału takiego jak na ogół ja stosuję, że jak gdyby, ja oczywiście zawsze staram się powiązać motyw z tłem, że jest ten bardzo wyraźny motyw i tło, i te elementy tła i motywów staram się powiązać, to w tym jest to, wydaje mi się, najbardziej dobra droga. Ja nie mówię, że skończona, tylko że po prostu najlepsza droga, żeby się zaczepić któregoś zupełnie niebanalnego elementu i pociągnąć go nie tak jak w normalnym trybie, kiedy jak gdyby te główne zręby obrazu chwytam, tylko że są również te takie, które sprawiają wrażenie epizodycznych, ale jednocześnie grają rolę w całości. No zdecydowanie to na pewno jest obraz najbliższy sercu Andrzejowi Biernackiemu. A który obraz, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, z którego obrazu, który obraz nie wyszedł tak naprawdę, a znajduje się gdzieś tutaj, z którego obrazu jest pan najmniej zadowolony, a jednak zawisł tutaj na wystawie? On jest na górze, natomiast to jest taki czerwony obraz, który w pracowni wydawał mi się, że on jest jednak absolutnie rozgrzebany, nieskończony i właściwie nie wiem, czy nawet go dawać, ale z drugiej strony w pewnym momencie wszedłem tam do siebie, do pracowni i on jest jednak troszkę inny. I stwierdziłem, że niezależnie od tego, czy ja jestem z niego zadowolony ostatecznie, czy nie, to, że on jest inny, to jest bardzo dobrze, bo jednak mimo wszystko w pewnym momencie zawsze, zwłaszcza jak się robi dużo, to wchodzi pewien element rutyny i ta rutyna zawsze te obrazy, czy w ogóle jakąkolwiek działalność, rutyna zabija. W związku z tym, jeżeli się pojawia jakiś inny wątek, nawet jeżeli wynika z tak zwanego pozornego nieskończenia, ale ma jakieś elementy takie właśnie w zawieszeniu,
to wydaje mi się, że to warto też czasami przytrzymywać. On tu zresztą dostał bardzo fajne światło na wystawie, w związku z tym ja go troszkę inaczej odbieram i tu znalazłem go bardzo... Czyli tu wygląda lepiej. Lepiej. No myślę, że państwo jak i ja, bo umieram z ciekawości, wybierzemy się na to piętro i zobaczymy. Ale właśnie wtedy, jak powiedzieliście, nie, no to coś takiego, to nie, no to nie ma zaskoczenia, jesteśmy rozczarowani. Znaczy, to ale, zapraszam. Bo to ja mówię raczej o swoim odbiorze, który właśnie taki jest w stosunku do tego pracownianego. To idziemy. Znajdujemy się na drugim piętrze. Jesteśmy przy obrazie, który tak naprawdę, no może nie powiemy, że był nieudany, bo pewnie zarówno ja, jak i widzowie zdziwimy się, tak? Sądzę, że artysta nam mówi, że obraz, którego nie był do końca zadowolony, prezentuje się tutaj świetnie, ale dlaczego właśnie tak było? Dlaczego ten obraz właśnie jest... Nie ma żadnej tajemnicy w tym, dlatego w tym sensie, w tej myślę moim takim odbiorze, dlatego że ja w pracowni sądziłem, że on jest jeszcze chaotyczny, bo on no, tak jak jest w trakcie zawsze, zwykle coś tam się robi po drodze, a może tak, a może inaczej czasami, bo rzeczywiście jest taki moment, kiedy my budujemy coś świadomie, ale w pewnym momencie rzucamy się, powiedzmy, jak widzimy, że to nie wychodzi. Zmieniamy, jest to, mówię, rozgrzebane w trakcie, ale czasami taki półprodukt właśnie bardzo dobrze wygląda, w sensie, no to on może nawet nie wygląda, bo to, jak ja mówię, bardzo dobrze, to znaczy, że państwo musicie to podzielać, bo to nawet dla widza może być absolutnie nieczytelne, to moje zadowolenie. Tylko, że ja mówię, patrząc jak gdyby oceniając inne obrazy już po uznane za skończone, że ten był taki rozgrzebany w pracowni, a tu dostał fajnego światła i jest jakiś moment takiego nietypowego podejścia do obrazu. Czyli został pan mile zaskoczony, jak pan przyjechał tutaj i zobaczył swój obraz w innym świetle. W ogóle byłem mile zaskoczony, dlatego że ta galeria, chociaż dosyć trudnawa, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o, bo niezbyt wysoka, przynajmniej tu na tym piętrze, tam wyżej na dole i raczej taka podłużna, ale ona ma bardzo ciekawy aspekt, jeżeli chodzi o właśnie akurat o prezentację mojego malarstwa, dla którego ważne jest, żeby oglądać obraz w kontekście. I żeby ten kontekst zobaczyć, to trzeba mieć po rzeczywiście większą perspektywę. I tu są te perspektywy po jednej, po drugiej stronie. Czyli oglądając w jednym miejscu jakiś obraz stojąc, mamy możliwość od razu ogarnięcia wzrokiem całości, jak to działa z dalszej odległości, czy to porusza, czy nie porusza. No w każdym razie myślę, że całość pracuje na te pojedyncze rzeczy. I to jest bardzo dla mnie istotne. Mówię pani o tych obrazach, właśnie mówimy się o tym obrazie takim nietypowym. I taką wersję nietypowych obrazów zrobiłem komputerowo. To znaczy wykorzystałem ten moment, tak jak, nie wiem, już powiedziałem lub nie, stwierdziłem, że to nie jest żadna ujma, bo dla moich majstrów to była ujma, żeby robić Jacka Sielińskiego i innych, żeby obraz robić komputerowo, bo zawsze uważał, że tego typu pomysły świadczą o tym, że autor ma tą niemoc przeprowadzenia obrazu do końca. Natomiast to w tym wypadku wydaje mi się, że przemówiło do mnie takie stwierdzenie pani Marii Poprzęckiej, ona mówiła o rysunku wtedy, kiedy to czytałem, że właściwie na pytanie takiej krytyczki pani Wiesławy Wierzchowskiej, czy to nie jest właśnie jakimś takim sprofanowaniem, takie, jeśli chodzi o nowe media i przekład na kwestie komputerowe, czy realizacja komputerowa, czy to nie jest spostponowaniem trochę procesu artystycznego. I ona powiedziała, nie, że właśnie najważniejsze rzeczy dzieją się w głowie, a medium, w jakim się to prezentuje później, to już jest sprawa drugorzędna. Powiem szczerze, że tak nie do końca się z tym zgadzam w tej drugiej części, dlatego że niestety później trzeba to sprokurowane w komputerze, gdzie to jest to światło wewnętrzne komputera, to zupełnie to inaczej się odbiera, potem trzeba to jednak pokazać i wydrukować. A w druku to wiele traci w stosunku do bezpośredniego działania farby. No niemniej samą ideę obrazu można tam łatwo uchwycić i mało tego, ja wielokrotnie cierpiałem z tego powodu, że malowałem obraz, on miał bardzo ładne stany pośrednie, na przykład ten. Mógłbym go zostawić, ale jednak coś tam chciałem jeszcze zmienić, uporządkować, coś tam dodać, wydawało mi się, że jeszcze trzeba popracować i wtedy niszczyłem tą właśnie fajną tkankę. W komputerze mam możliwość te parę kroków wycofać się. Czyli jeżeli osiągnąłem bardzo fajną jakąś dla mnie oczywiście, bo nie mówię cały czas o odbiorze widza, tylko swoim autorskim, że jeżeli miałem jakiś pewien moment ciekawy, to później do tego momentu mogę przez system kroków komputerowych tam po prostu się z tego wycofać i mieć kilka wersji podobnego tematu. I mamy tutaj na wystawie takich właśnie kilka wersji. Oczywiście tu jest ten rząd, to jest jeden z tych leżących postaci żółto-różowych. To
To są właśnie warianty tego samego. Tam niektóre elementy pokazują, że to dokładnie z tych samych ujęć. Trzy tutaj, które są, te obrazy leżące. I z drugiej strony mamy też takie zgaszone w tonacjach, już nie takie czerwone, nie takie mocne, nie takie bardzo ekspresyjne, które również są wariantowaniem po prostu jednego ustawienia i też takim dokumentowaniem poszczególnych faz. Wydaje mi się, to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo dla mnie samokształcąca, bo i to prawdopodobnie w przyszłych obrazach takich kolejnych wykorzystam na pewno. Czyli możemy powiedzieć, że współczesna technologia troszeczkę wdarła się tak, w pana twórczość, tak? Wdarła się zdecydowanie i stwierdziłem, że rzeczywiście, no bo wie pani, no to tu nawet nie ma żadnych tajemnic takich czysto kuchni artystycznej, ale przecież to jest prosta rzecz, no założyć na przykład czerwienią obraz dwumetrowy, a potem stwierdzić, że to jest nie, że to jednak nie będzie czerwone, tylko niebieskie, no to oczywiście raz, że muszę podczekać, jeżeli to jest olejna farba, to muszę podczekać, no chyba że akryl, to muszę odczekać i wtedy znowu emocja mija, tak. Znowu zaczynamy od początku robotę i to jest dosyć technicznie trudne. Ktoś, Andrzej by powiedział, Szarek, z którym rozmawiałem przed momentem, że on powiedział, nie wiesz, to właśnie to ma ten sens, ta trudność ma sens, że to właśnie zmaganie się. To wydaje mi się, że nie ma jak gdyby przepisu na to, że można i tak, najważniejsze jest, żeby dojść do sensownej konkluzji. Mój syn malując z pocztówek robi arcydzieła, podczas gdy inni robiąc z natury nie robią nawet pocztówek, więc właśnie. Jak gdyby nieistotna jest sprawa dojścia, co my właśnie osiągamy, a nie jakim sposobem to robimy. No jedyny minus może tego wtargnięcia tej współczesnej technologii do malarstwa jest pozbycie się trochę faktury, tak? Bo jeżeli my przechodzimy, to jednak ta faktura też do nas przemawia, jest gdzieś grubo kładziona farba, światło, które się odbija specjalnie, ten obraz zupełnie inaczej wygląda. On ma klimat. Czy nie żal trochę panu tego, że jednak tej faktury gdzieś w tej technologii ja myślę, zginęła? Że ta technologia to ona jest już bardzo na granicy, dlatego że ona, ta faktura jest widoczna, bo na przykład w tych żółciach jeszcze ją widać troszeczkę, natomiast ja podejrzewam, że jeszcze można, jest też taka technika inkografia, gdzie jeszcze można jak gdyby bardziej dochodzić i te elementy fakturalne wydobywać i myślę, że to jest kwestia już tylko czasu, że to będzie możliwe zrobić, chociaż oczywiście nic nie zastąpi, no dotykowo organoleptycznej funkcji właśnie faktury. To tak na zakończenie naszego oprowadzania, co chciałby pan przekazać, powiedzieć osobom, które tutaj w najbliższym czasie będą mieli okazję przyjść, zobaczyć, trochę kontemplować, może rozmyślać na temat pana twórczości? Co Andrzej Biernacki chciałby przekazać odbiorcom, którzy zaszczycą nasze progi? Musiałbym tu się znowu troszeczkę rozwinąć, ale już tego nie chcę robić oczywiście, natomiast, bo jest pewien aspekt, który bardzo towarzyszy, znaczy bardzo intensywnie towarzyszy mojej robocie, bo ja sobie przecież zdaję z tego sprawę, że to jest rodzaj pracy, która dla niektórych, którzy są już w ogóle jedną nogą prawie w XXV wieku, jeśli chodzi o działania artystyczne, że to jest trochę działanie passé, może troszeczkę anachroniczne, bo przeciętny, jak to się mówi, przeciętny widz tego nie tak nie odbierze, ale zapewniam, że znając rynek sztuki, nawet w Polsce, już nie mówię o światowym, że to jednak jest upoczytywane za działanie anachroniczne, że właściwie w tej chwili to nowe media właśnie, ale tak w sensie zupełnie już oderwanym od warsztatu takiego plastycznego, tylko raczej teoretyczny, że w ogóle teraz współczesna sztuka jest taka trochę z krytyki przeniesiona, jest przekarmiona teorią i właściwie ci ludzie zaczynają mówić już językiem naukowca, nie ma w tych argumentach naukowych, nie ma właśnie elementu tego osobistego, który jest w tym. Natomiast zdecydowanie i dlatego też moje obrazy są takim argumentem za tym, że jednak malarstwo nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Kiedyś taki krytyk, jeszcze to rok 89, kiedy ja byłem 30-letnim człowiekiem, powiedział mi, że w panoramie sztuki polskiej cieszymy się, że jest Andrzej Biernacki, bo jednak żywiołowe malarstwo istnieje. Więc jak gdyby po tych 30 latach można powiedzieć od tego właśnie stwierdzenia krytyka, można powiedzieć, że właśnie troszeczkę chciałbym właśnie tym swoim malarstwem powiedzieć, że tak, że jeszcze są ludzie, którzy żywiołowo do tego podchodzą, że nie podchodzą jak politruk, nie podchodzą do tego jak teoretyk, tylko podchodzą do tego jako praktyk. I jako praktyk mówię bardzo wyraźnie, że malarstwo ma jeszcze bardzo dużo do powiedzenia. Natomiast w sensie tych rad, które pani powiedziała, to bardzo trudno komuś radzić, dlatego że czasami to jest dobrze, bo ktoś oczekuje takiej rady i jakiegoś takiej wskazówki, ale inni nie, bo to im zabija pewien nastrój odbioru, więc
może poprzestańmy na tym i po prostu niech każdy sobie własne wnioski wyciągnie na bazie tych słów, które powiedziałem już dotychczas. W takim razie zapraszamy wszystkich Państwa na zobaczenie żywiołu na płótnie, możemy spokojnie tak powiedzieć. Tak, oczywiście. Zapraszamy serdecznie do Galerii BWS Sokół.